zabaw Inka Play przeznaczona jest tak naprawdę dla dzieci maluchów, takich raczkujących, po osoby dorosłe. Czemu mówię po osoby dorosłe? Ponieważ wszystkie konstrukcje, które tutaj zbudowaliśmy, nadają się do tego, żeby każdy dorosły mógł swobodnie się poruszać ze swoim dzieckiem i wspólnie z nim bawić. Ta konstrukcja to Małpi Gaj. Małpi Gaj jest to serce każdej sali zabaw, bo to jest obowiązek w sali zabaw. Mamy tutaj trzy domki na drzewie. To są takie nasze wysokie, stalowe kubiki, które są połączone przezroczystymi, zabudowanymi mostkami. Dzięki temu rodzice widzą dokładnie, gdzie są ich dzieci. Kino Helios na pewno wyróżnia się wnętrzem, który przypomina bardziej scenografię filmową niż normalne kino, inspirowane Times Square w Nowym Jorku, które bohaterem jest wielu filmów, plus odwołanie do warszawskich kin już nieistniejących. Znajdziemy tutaj salę o nazwach Capitol, Femina, Palladium, Scarpa i jeszcze kilka innych. Drugi wyróżnik to jest na pewno najnowsza technologia kinowa. Mamy tutaj projektor ze źródłem laserowym. Mamy Dolby Atmos, to jest dźwięk dookólny, który daje niesamowite wrażenie. No i oczywiście nasz najnowszy produkt, czyli salę Dream. Bardzo wygodne fotele regulowane przez widza. Także jeśli chodzi o sprzęt, jesteśmy w światowej czołówce. Oprócz nowości filmowych mamy projekty takie jak Kino Konesera, nocne maratony filmowe, Kino Kobiet i oczywiście dla naszych milusińskich Helios dla dzieci, który jest co drugą niedzielę o 10:30. Plus poranków, mnóstwo fajnej zabawy, dużo konkursów, dużo nagród. Posiadamy 6 salek urodzinowych, dużo pakietów, nawet dla naszych małych, zaawansowanych kucharzy, bo teraz gotowanie jest w modzie. Dzieci korzystają wtedy z całej sali zabaw, mają koordynatora, mają menu, mamy bardzo rozbudowane menu, bo mamy własną kuchnię. Rodzice dzisiaj też się nie będą nudzili, zaaranżujemy im stół, ciasto, kawę, herbatę. To jest fajny czas, kiedy mogą sobie odpocząć, dzieci bezpiecznie się bawią. Zdejmujemy z nich ten ciężar organizacji przyjęcia.